Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. O, mówię to od razu. Słuchajcie, Energetyka 24. Jest plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze prądu. 31.05.2024, 9.53. Można pobrać sobie w PDF-ie nawet. Prezes URE, czyli Urzędu Regulacji Energii, uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej OSP plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, podał URE na swojej stronie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dokument obejmuje okres od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025. Czyżby oni coś wiedzieli i wprowadzali, o czym my się dowiemy na szybkości? Czyli jak nam wyłączą prąd? Wprowadzenie ograniczeń co roku sporządzany jest przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne, napisano. Tak, taki akcelerator graficzny chciałbym sobie kupić. Kosztuje około 20 tysięcy. Do czego? Na przykład do grania, do oglądania filmów. Do 30 kwietnia danego roku plan jest przedstawiany prezesowi URE, a jego uzgodnienie nastąpi do 31 maja, czyli już wczoraj uzgodnili chyba. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest podstawą do ustalenia 3 stopnia zasilania, czyli czasowych ograniczeń w poborze energii, i ograniczenia te odnoszą się tylko do dużych odbiorców o mocy umownej równej lub wyższej niż 300 kWh. 300 kW, nie godzin, tylko 300 kW. Zatem bezpośrednio nie dotyczą gospodarstw domowych. No nie powiedziałbym. Liczniki inteligentne mają coś takiego, że jeżeli operator energetyczny uzna, że nie jest ci potrzebna energia, to mogą ci w liczniku pstryk i już nie masz prądu w domu. Licznik sam ci odłączy prąd. Stopnie zasilania mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci przesyłowej, przez Radę lub Radę Ministrów. Operatora może wprowadzić takie ograniczenia na czas dłuższy, nie dłuższy niż 72 godziny i musi być to poprzedzone odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi. Jak znam życie w polskim rządzie, komunikacja odbywa się na zasadzie wyzywania się i porównywania się do neandertalczyków. O, zobaczcie, typowy neandertalczyk. No. W elektroenergetyce obowiązują stopnie zasilania w skali od 11 do 20. Przy 11 stopniu zasilania odbiorca może pobrać moc zgodnie z zasadami zawartymi w umowie A. Przy 20 stopniu zasilania jedynie do wysokości mocy minimalnej poboru określonej dla niego w planie ograniczeń. No i źródło: Państwowa Agencja Prasowa. Dziękuję i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.